No cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Batmana Enemy Mutiny. I w tym odcinku już sobie zakończymy na czwarty epizod. Nagrywam ten odcinek tego samego dnia, czyli w poniedziałek. Jednak postanowiłem jeszcze jeden odcinek z Batmana nagrać. Zobacz, to jest mięskowy w sumie. Tak już jest taka opcja, że mogę nagrywać sporo filmów dzisiaj. No to co, mogę nie nagrać jeszcze raz Batmana. Chyba będzie co, no jest ten odcinek z GTA 4. Dam radę nagrać, tylko zrobię ten odcinek trochę krótszy. Dr. Quinzel, this is Harley's. Coś tutaj się dzieje niedobrego. No, to się akurat muzykuje z Jokerem. No to w takim razie jak się mamy dostać dalej? A! Okej, jednak. Jednak chyba nie załamane. Do końca. Jednak chyba działa. Działa. No trochę horrorowo się zaczyna robić w tym momencie. Ale mi to tam nie przeszkadza. Ogólnie trochę trzeba się postarać, żeby mnie psa strasać. Ja nie jestem tego typu gościem, który się łatwo zawsze straci czegoś. Ale to naprawdę był mocny i akurat tam teraz dobra na mnie stracić. No ale coś takiego mnie akurat nie strasy. To akurat nie jest straszne. To tam jest z mojej perspektywy. No i to był śmiech Jokera. No a zaczyna się ten moment, kiedy będziemy mogli zdecydować o losie Jokera i to co mi się podoba, to chociażby to, że Joker naprawdę się może różnić zależnie od naszego wyboru. Ale ja będę dążył do tego, żeby Joker był dobry. So glad you're here. Są tutaj ci agenci od Waller. Please, it's not what it looks like. I can explain. Just try and reserve judgment. No zamierzam. Take a deep breath, John. Just calm down. It was horrible. Just horrible. But you're right. I should do my exercises. Get a hold of myself. What happened? Is Harley here? She left just as I got here. The agents, they came looking for her. They're not supposed to just start shooting, Bruce. They're supposed to say, hands up! No, agenci raczej tak nie robią, bo są skorumpowani. Nie trudno mu nie uwierzyć. Something took hold of me. Something dark and vicious and desperate for survival. I grabbed the nearest thing and started swinging. Chwila, że to zabrzmiało, no. To się nawiedza mu, tak? You think this is funny? I'm sorry. Ja cię Bruce, no i teraz też się śmieję. Śmiała się z pseudych sytuacji, które nie były koniec nie do śmiania się, no. Obydwoje nie cierpią na coś takiego. To jakby śmiech ich uspokaja, kiedy czują nerwy. Ja myślę, co takiego występuje faktycznie u niektórych ludzi. Że śmieją się, żeby się uspokoić. Albo gdy się denerwują. Albo gdy się stresują też. You said you hit them with something. I think so. I just grabbed whatever came to hand. This woman has a gunshot wound. Really?
No i do tego jest skorumpowana. Była właściwie. It's coming back to me now. She was going for her partner's gun, and I just went on autopilot. No nie dziwię mu się, no oni zaatakowali go. Oni zaatakowali go, bo mają mnie po kolei w głowie. Sami są bardziej chodzą od niego, jak już. I on się po prostu bronił. I've just been sitting here in the dark until you came in. Ja mówię co. Okay. Sounds like you did what you had to do. No właśnie, bronił się. It was a real life or death moment. I just sort of closed my eyes and hoped for the best. I felt so much rage inside me, Bruce. No jak został zaatakowany, no to mu się nie dziwię. It was like I became someone else. Someone dangerous. But someone you want around when your back's against the wall. Well, I hope you're okay now. You think you're back to your normal self? Normal. Yes. I feel much better. Thank you. Co mogę trochę uspokoić, bo jest zestresowany. It was a momentary episode. A flash in the pan. It won't be a problem. I promise. You believe me, don't you? You have faith in your good old buddy John, right? Of course I believe you. Oh, good! Thank you! Naprawdę, wobec niego można być takim zwrolem, no pewnie nikt tu nie są, no bo Joker i Jokerem, no ale... Mi się podoba ta jego dobra wersja. It's been hard, knowing you haven't been straight with me, Bruce. Keeping your secrets. When we're supposed to have all this trust between us? Everyone keeps secrets, John. Kind of the gig. Oh, Bruce, there are secrets, and then there are secrets. To, że jestem Batmanem. Is definitely a secret. Chyba nas psejzał. You forget? I know you. The real you. Always hiding behind some kind of mask. Playboy. Businessman, criminal, bat. No właśnie, psajdą nas, że jesteśmy Batmanem. Dun, dun, dun. Ja się nie dziwię, no naprawdę łatwo się domyślić, że on jest Batmanem. No ja się naprawdę dziwię, za dziwię się, co do tej pory nie domyślił tego. Wiesz, powinienem mu powiedzieć. Batman. You kind of gave it away with the laptop. Bruce wanting it, and Bats wanting it. No, właśnie, dokładnie. Dokładnie tak. Well done, John. You figured it. Można się było spodziewać tego, że on połapie te szczegóły. Only because you underestimate me. After you fell on your own sword to save Katzi, there was no more doubt. Katzi. So what? Prawie jak Katra. You think you can use that against me? Blackmail me? I would never. We're two threads in the same stitch, remember? Dwaj przyjaciele w tej samej nitce. My head feels all messed up right now. I need a purpose. I know where Harley is. She took a truck out of the city, across the Gotham Bridge. Let me help you stop her. You and me, Batman, we can clean up this city together. Unless... A i właśnie teraz mamy jeden z ważniejszych wyborów tak za najlepsze, to ten wybór faktycznie niesie ze sobą jakieś konsekwencje. I to jest piękne w tym wyborze. Ja o co będzie po drugiej stronie. When this is over, we will have a very serious talk about all this. But right now, let's go find Harley. We'll bring her in together. Oh gosh, thank you, Bruce. Going such great things. Oh, sorry about the blood. We've got to catch up with Harley before these murderous agents. Ja mówię, że te bardziej za dobrze wymiaty są agenci. Może i trochę faktycznie można mu mówić ze psegią, z tym w jaki sposób sobie z nimi poradził. Ale to już kurde jest takie gadanie na siłę, że tego nie powinien robić, tamtego nie powinien robić, tak? To jest dość takie gadanie sobie. Oni go zaatakowali, on się tylko bronił.
Ja mów to wiedzą, no bo wiadomo, jak jest War. Co, myślicie, że jej ludzie potraktowaliby go łaskawie, chcieliby, żebyś poddał? Nie no, oni na pewno by go próbowali zabić. Więc oni wiedzą, że on też podać pomagał Paktowi, więc na pewno chcieliby się go pozbyć, albo nawet gdyby chcieli go skwydać, no to wykorzystaliby go. Zrobiliby sobie z niego swojego niewolnika. Bo taka jest właśnie War, niestety. Jeżeli ktoś coś będzie trzeba zrobić, bo jest zagrożeniem. Takie same jak Harley. Obydwie nie stać siebie warte. The blood is gone. The serum you want is no longer an option. Stand down now. No one needs to get hurt. Zabawne, że ty to mówisz. I said get back! They're gonna kill her, Bruce! They're gonna shoot first! Ona jest manipulatką oczywiście. I can't just stand here. Ale nikt jej nie wierzy w to, co ona mówi, no i słusznie. We can't let that happen! We'll keep her safe, John. You don't have to worry. Jeśli ona wpadnie w ręce War, no to będzie jeszcze gorzej. Ona musi iść do więzienia, a nie w ręce War. Wiemy co Amanda planuje. Masz jakiś problem? To jest mój przyjaciel. Nie podoba ci się, to wykir dalej. Tak, a co? Jakiś problem? Bezcelna jesteś. Yeah, he's with me. So watch what you say about him. Thanks, Bruce. Dokładnie. I know we're in a crisis, man, but creature is rude. No. Even if the resemblance is there, it's just not polite to equate humans to. Docker, ty naprawdę. Talk about it later. To dzon, no. Keep him on a tight leash. John powinien nauczyć Amandy dobrych manier, serio. Her detonator's on a dead man's switch. She lets it go. This bridge is history. This situation is rapidly spiraling out of control. I'm running out of options. Harley is heading towards a cliff, and she's gonna drag all of us with her. You're not helping by having your men close in on her. If anything, you're provoking her to violence. The time for talking is over. No, oczywiście. All she wants is Riddler's goddamn blood, and that's gone. One of my own people destroyed it. Someone inside the agency. Oops. Jak ona się dowiadła, że to była Iman, to Iman naprawdę będzie miała problem. Why don't we let Bruce try negotiating? He spent a lot of time with Harley recently. Give it a shot. My teraz będziemy mieli problem, jeśli to się wyda, bo my o tym wiemy. No w sumie kurde chce mieć problemy z War, naprawdę. Być przyjacielem War to tak jakby być przyjacielem Max. Wayne. No dzień dobry. Harley. You made it out of the icebox. Good for you. Should have guessed you were working with Waller. Had me fooled. Up to a point. All I want is Riddler's blood. I get it. I leave Gotham for good. That agency Hellbeast says she don't got it, but I know she's lying through her teeth. Her people took it from Valea. Hey, I hear you, Harley. You're the one in charge. Just don't do anything rash, and I'll see what I can do. Uh-huh. Sure. You're gonna tell me you love me, Wayne? Excuse me? I like a little romance when I'm getting screwed. I'm holding all the goddamn cards. Either they give me what I want, or I play the one that goes boom! I ain't fooling around. I'll do it without a second thought. You're not thinking this through. Blow the bridge, you'll die. The explosion doesn't kill you, the agency will. Bruce, come on. You can do better than that. Harley does not respond well to threats. If I'm gonna die, it's gonna be on my terms, Wayne. Not some agency hacks. Son of Sam. Stand down! Mogę lepiej o tym pomyśleć. No wolałabym umrzeć faktycznie na swoich warunkach, no to ma sens. Bruce, keep on like that, she's gonna lose it! Let me talk to her. Zaraz zobaczycie na was to oczy, jak tępa i głupia jest Amanda. Here, baby. These deadbeats want my head on a stick. You can do it, John. I
believe in you. I won't let you. Zaraz zobaczycie, jak warto zaufać temu i jak warto nie ufać Amandzie. Trust me. I learned from the best. Okay, just. Just what? Try and reason with her. She thinks you have her best interests at heart. I got this, Bruce. I'm just gonna be myself. Just like you told me in the cafe. Hey, don't worry about a thing. With all these people watching, how can I not live up to the occasion? Those two reprobates getting their heads together is a recipe for a disaster. Teraz to ty jesteś zapowiedź katastrofy. What were you thinking? No właśnie, my sobie próbujemy, ale ty tylko siedzisz na dupie jak zwykle. A ty siedzisz, no stoisz właściwie. Not like you and your people were doing any better. Watch yourself. Bo co? Boli cię, prawda? Ja się ciebie nie boję. Tak, 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 no jasne. Gadaj sobie. Zrobię, ja ciebie zaraz do więzienia nie posłał, gdzie twoje miejsce. Wiecie, takie osoby jak Ory są najgorsze. Takie osoby, które odgrywają dobra, tak naprawdę są jeszcze gorsze od ludzi, którzy są... Jeśli nie tego nie ukrywają. To jest jego plan, on ma to zaplanowane. Jak ona jest głupia! O, to jest jego plan, idiotko! Ona chce on zbliżyć do siebie, żeby wydać wam czas, idioci! What the hell do you think you're doing? You gotta trust him, Waller. I'm telling you, he'll come through. With a marriage proposal, maybe. Not a successful resolution to the crisis at hand. You need to have faith. Stand down. No. You backstabbing piece of crap! O, będziesz... Proszę bardzo, warto było mu zaufać. They're gonna put you in the hole. I'm gonna rip your head off. You two-diamond son of a... Get her out of here. How could you, John? You broke my heart. Nie grał już jego uczciami. Dobrze jest. In a way you never... Joker jest dobry. Thank you for your help, Mr. Doe. No i co? I co, głupia kurwo? Chciał dobrze i pomógł ci. Więc zaki ryj. You did a great job. The virus, please. O nie. I don't think so. I don't think anyone should have this. Least of all. Dobrze powiedział. Dobrze powiedział. We'll no longer be requiring your. Zobacz, co ona robi w tym momencie. Psychopatka. He helped us. You betrayed me after I saved the day. Psychopatka. You agency people. You're just. Zobacz, co narobiłaś, debilko. To jest tylko twoja wina. Find that bag and get Quinn in the truck immediately. Where's Wayne? I want him secured. Subdue him if you have to. Tak? No, ale zaraz ja ciebie nie zabezpieczył, nie wsadził do więzienia, gdzie twoje miejsce. Proszę bardzo, no kto będzie spodziewał tego, że War i jej agencja jest zła? No kto będzie spodziewał? Mamy ich prawdziwą twarz. Od samego początku chcieli dorwać Harry tylko po to, żeby... zrobić sobie z niej swoją niewolnicę. Ja jestem w 100% tak po stronie Zona. Ani się was! W 100% tak jestem po jego stronie. Zabij ją najlepiej. Jak to... nie, naprawdę, on powinien zabić. Jestem w 100% tak za tym, żeby on ją zabił. Dobrze! Więc powinien się on dobić. John? Zdawiałem, no Bruce pewnie miałby z tym problem, ale... Kurde. To trzeba zabić tyle w temacie. Nie, no to jest piękny moment, gdy Joker ma rację. To jest ten moment, gdy Joker gada dobrze, gdy Joker ma rację, gdy Joker jest dobry. Ten moment, gdy... ten moment to uniwersum... Gdy Joker jest dobry. No jak na tym mocno teraz tylko agenci, no to niech giną w takim razie. Agenta tak najbardziej można zabijać. Ja z chęcią. Dokładnie. Nie, no ten moment, gdy Joker...
gada świetną prawdę i jest dobry. I ma rację. No i co? I na tym się koniec tego epizodu, co teraz mogę powiedzieć. Bo to jest koniec. O kurde, ludzie! To jest ten moment, gdy ja naprawdę nie potrafię dogadywać się z Bruce'em. Gdy ja naprawdę mam problem z tym, żeby w jakikolwiek sposób wspierać Bruce'a w tym momencie. No bo wszystko, cała ta sytuacja jest zaprezentowana w taki sposób, jakby tutaj już Zakarowina cało odwalać, jakbyśmy zaczęli tracić na niego kontrolę, ale co on takiego złego zrobił? On kurde pomógł im, dzięki niemu właśnie udało się schwytać Harley, bo miał ten plan, żeby ją zagadać. Dzięki temu ją zagadał faktycznie i ten pozwolił się jej zbliżyć do siebie, to oni faktycznie byli w stanie ją schwytać, powstrzymać ją byli w stanie. I gdyby tylko ta tępa idiotka nie próbowała go zabić, to do tego wszystkiego by nie doszło. Docker nie powiedział, że wirus powinien należeć do niego. On powiedział, że ten wirus nie powinien należeć do kogokolwiek, że powinien zostać zniszczony. I teraz przez to Zeora próbowała go zabić, to on jest teraz wściekły i chce zemstę. No ja mu się wcale nie dziwię. Kurwa, ja pierdolę, Docker jest dobry goście, naprawdę. Docker jest dobry w tej grze. Naprawdę, Docker jest dobry. Znaczy to jaki on będzie to zależał od nas. To jest właśnie najpiękniejsze, że to jaki on będzie zależał od nas, bo on mógł też być złotym, gdybyśmy mu nie uwierzyli. Gdybyśmy mu nie uwierzyli w to co on mówił wcześniej, że zabił tych agentów w samoobronie, no to wtedy właśnie Docker dołączyłby do Harley, bo czułby się zdradzony przez Batmana, przez Bruce'a i byłby zły, no ale tak, no to on jest dobry. W takim spadku w takim razie. On jest dobry. Nie obchodzi mnie to, co myślą. Dobry. Nic tego nie zrobił w tym momencie. Co zabił agentów był jakiś. I to z tego, oni są skorumpowani i źli. Sami widzieliście, że chcieli zabić Bruce'a w tym momencie. Nie mieli żadnych oporów za tym, żeby zabić Bruce'a. Celowali do Bruce'a, chcieli go zabić. Ta psychopatka krwa zabił Zuckera. Tylko dlatego, bo on powiedział, że wirus nie powinien należeć do niej. No oczywiście nie powinien, bo wiadomo co Orr by zrobiła z tym wirusem. Wykorzystałaby go na swoją korzyść. Ona od samego początku chciała wykorzystać ten wirus dla swoich własnych celów. Ona nigdy nie miała dobrych intencji. Więc tylko co robi Tokarca jest spełniła zasadziona, no i Docker jest tutaj tym dobrym gościem. No, ja i 74% przecinek cech razy doprowadziliśmy do tego, że Docker stał się mścicielem. No i to jest najlepsza możliwa ścieżka. Dobra, co? Znaczy chyba, że... Nie wiedział co myśleć, gdy powiedzieliśmy, że Harley zdradziła nas obu. Docenił to, że pozwoliliśmy mu iść znaleźć Harley samemu. No i dzięki temu, że mamy zaufanie Johna, no to chcę być razem z wami odrzucić kota. No. Ja tutaj nie widzę nic drugiego w jego cechowaniu, jeśli mam być szczery. Chyba się w ogóle się przydało trochę kontrolować, no bo trochę ma problem z emocjami, ale poza tym to ja nie widzę niczego w tym, co on będzie zrobił. Oni na pewno zasłużyli na śmierć, a już za was całą orę zasłużyła. Dobra, ja i 53% graczy zostawiliśmy Tiffany z poczuciem... Sprawdzam, no muszę sprawdzać to. Co to znaczy, co to oznacza. Jakie to jest poczucie. Sami. No jak tak nie znam niestety wszystkich angielskich słów jest, co? Jestem dobry w angielskim, no ale... Nieperfekcyjny jestem. Jeśli chodzi tutaj o English language. Dobra, odzwierciedlać, że co to ona odzwierciedla? Najwyraźniej, no okej. Okej, Tiffany czuła się zamyślana prawdopodobnie, gdy usłyszała kodzie Batmana. No ja tego kodu w ogóle nie pobieram akurat. Niektórych trzeba zabijać, chociaż Warę trzeba zabić. Tego niestety Brusiek nie rozumie. Ja i 57% stracinnych graczy zostawiliśmy Avestę z poczuciem... I to też sobie sprawdza. Okej, okay, zadowolenie, jest zadowolona z nas. No to fajnie. To jest okej akurat. Ona jako jedyna chyba. No jest Blake ewentualnie. I ten drugi gość, którego ratowaliśmy, to on jako jedyny jest, jeśli chodzi o agentów, nie są zli.
Okej. Właśnie, jeśli was nie byliśmy... Nie byliśmy z Ninanią, z tego powodu, co powiedział Orchyn, na swoją tożsamość. Była wyrozumiała... tam, no, na tych przemyśleniach na temat naszego kodu. No i była zadowolona z powodu... Okej, tam martwiliśmy się o to. Sobie poradzi z odzyskaniem krwi Riddlera. Ja i 75% przecinek 1 gracza sprawiliśmy za Alfred jest dumny! No to super w takim razie, no i zajebiście, że jest dumny. Bardzo fajnie. Okej, Alfred czuł się prawdopodobnie zawstydzony, gdy wspomnieliśmy o jego słabościach. Sprawiliśmy, że poczuł się lepiej, gdy wspomnieliśmy o wakacjach. No i Alfred był dumny. No tam wyjaśniliśmy Tiffany ogólnie, o co chodzi z kodem Batmana. No Grudza jest dumny. Waller. A fuck you, Waller. Fuck you. Ja i 71,5 graczy doprowadziliśmy do tego, że Waller jest na nas wściekło. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, była wściekła, gdy tam... Mieliśmy wymówkę na ten temat, jak źle sprawy poszły z paktem. Zirytowaliśmy Warrior, gdy powiedzieliśmy, że nie powinno używać tej technologii z tego. No, co widzę, że ona chciała tej technologii użyć dla swoich tylko i właśnie własnych celów. Było do przegrania. No i jest teraz wściekła, bo stanęliśmy po stronie Zona. Tak, stanęliśmy po stronie człowieka, który ci pomógł, ty tempa idiotko! A ty go chciałeś zabić, bo jesteś psychopatką! Nie mam pytań po prostu co do niej. Dobra. Wspomogliśmy Frizowi, ja oraz 94,7 graczy pomogliśmy Frizowi, no i okazaliśmy mu empatię. No, myślę, że dobry wybór, no. On nie jest aż tak zły jak Beinar bo Harley. Dobra, zaufaliśmy Johnowi, że znajdzie Harley samemu. Ja oraz 86,7 graczy powiedzieliśmy, że no to jest warto zaufania, żeby znaleźć Harley samemu. Chyba mi się to, że dość sporo tutaj ludzi jest po stronie Zakara, to jest akurat spoko, a nie po stronie War. Co? Batmana, oni akurat są mocy, w przeciwieństwie do fanów Love is Strange. No ale dobra, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle, na razie.